Witajcie, kochani, witajcie. Brama lwa. 8, 8, 8, bo w roku uniwersalnym numer 8. A więc bardzo silna tegoroczna energia. I patrzcie, jaki mamy tu piękny obrazek. On stoi z walizką, gotowy odkryć świat ze swoim światłem. Lampą, jak latarnik, zresztą znak panny, the hermit. I on analizuje moje wartości w pieniądzach, czy w innych darach, w innej obfitości, gdzie zdobędę sukces, gdzie się przeprowadzę, co jest moim marzeniem, pragnieniem. Aż mam ochotę zapalić swoją własną tutaj lampkę, skoro on z lampką. To i mnie by się przydało. To jest lampka jak żarówka, to znaczy żarówka. I on tu ma żarówkę, żarówka się zapala, ale to jest zamiast świeczki na baterię taka właśnie lampka. Więc aż się prosi, niech ona tu stoi koło mnie. Widzicie, nade mną jest żarówka Dobromira pomysłowego. Bem, zapaliła się żarówka. Ja nagle wiem, ja nagle rozumiem. I ja tak sobie wyobrażam tę bramę lwa. Wy oglądacie to 2 sierpnia z pierwszą kawką i bardzo dobrze, ponieważ ta energia ma epicentrum oczywiście 8 sierpnia, najlepiej o godzinie 8 rano czy 8 wieczorem, ale działać będzie do 29 sierpnia. A więc mamy miesiąc, gdzie jesteśmy pozytywni, gdzie oczekujemy tego, co najlepsze. Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Więc naprawdę żyjemy świadomie w tym miesiącu, bo to także i karmiczny. 8 karma czy sukces. Owszem, będą pokazywać się sytuacje karmiczne. I być może trzeba będzie podjąć decyzję. Niektórzy będą się wyprowadzać. Ja już zrobiłam czytania na poziomie 11-11 na Patronie, astrologia i karty anielskie dla każdego znaku zodiaku. Także na 5:55 czytania specjalne, właśnie na Brama Lwa, czy kiedykolwiek jest coś specjalnego, robię czytania. A teraz dużo tych specjalnych okazji. Więc zapraszam zostać moim patronem. No także są ciągle czytania, webinary i tak dalej. Bo naprawdę wiedzieć, w którą, dobrze jest wiedzieć, w którą stronę idziesz. Żeby spełniać swoje marzenia, pragnienia. Co jest twoim marzeniem? To jedyne, o czym wypada myśleć. Gdzie widzisz siebie za 3 lata? Więc nie kreować tylko coś na miesiąc, ale długoterminowo. Żeby to miało, jak to ja mówię, długie nogi. Więc popatrzmy, co powiedzą aniołowie. Oczywiście medytujemy. Mapa sukcesu. Wizualizujemy. Medytujemy przynajmniej 8 minut. Rozumiecie? 8. Mamy 8, 8, 8. Ja mam pod poduszką w swoim łóżku, a także w portfelu 8, 8, 8 karteczkę. Jak wy to zechcecie robić, zależy od waszego pomysłu, ale naprawdę warto widzieć coś tak, jak on patrzy. Wielki obraz, nie malutki. Okej, więc zobaczmy, jakie wiadomości od tak dla nas wszystkich. Okej. Wiecie, dla każdego będzie odrobinę co innego, oczywiście, w innym zagadnieniu, ale gdzieś mniej więcej się drogi spotykają. Jakaś taka główna wiadomość teraz jest dosyć, staje się coraz bardziej oczywista. Co jest ważne dla ciebie przede wszystkim? Czy jesteś mężczyzną, czy kobietą? No. Już lepiej nie można. Kochani, as, as, puchar.
miłości, przepełniony czym tylko na świecie, więc nie pusty. Czy to ty jesteś, gdzie powinieneś czuć się, spełniać się, żyć z pasją? Gdzie nie ma pustki wewnątrz, tej pustki, jak pusty dzban. No, 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 nic z tych rzeczy. To jest puchar przepełniony bogactwem, obfitością, darami. Może ktoś przyjść i powiedzieć ci, że cię kocha. Możesz nagle spotkać prawdziwego przyjaciela. Możesz czuć się cudownie w pracy, karierze, biznesie. Może ktoś ci coś oferować. Prezent, kontrakt, sukces, rozpoznanie, sławę. Wszystko jest możliwe. Cudowna wiadomość. Natomiast 19 będziemy mieć pełnię księżyca w znaku wodnika. Wodnik to prawda, ludzie i wolność. I pełnia księżyca pokazuje pewne rzeczy, pokazuje sekrety, także naszą prawdę wewnętrzną i od czegoś się uwalniamy. Tu widzę, że poddajemy się i wolność od tego, że nie mam czasu, nie mam czasu, wszystko jest na wczoraj, a ja tak naprawdę mam tego dosyć. Otwiera drzwi, patrzcie jak to przebija, jednak ta wiadomość, zauważyliście, żeby patrzeć w głębi duszy. To wy głęboko to poczujecie. On otwiera drzwi i to wszystko, gdzie ma na biurku i komputery, ojej, to wszystko takie ważne, to wszystko na wczoraj, ojej, ja się nie wyrobię z tym wszystkim. Dziękuję, do widzenia. Otwiera drzwi zielone, czakra serca i mówi, ja idę tam, gdzie woła mnie moje serce. Zaglądam w głąb siebie, słucham swojego przeznaczenia i bam, uwalniam się od tego, że muszę, muszę, muszę i na wczoraj. Także możecie, bo tu ja widzę jakieś monety i tak dalej, także możecie, kobieta trzymająca pieniążek, byk, panna i koziorożec. No, jesteśmy w czasie panny. Merkury i Wenus w pannie. A więc możesz nagle odkryć, w jaki sposób zarobić więcej pieniędzy. Możesz mieć pomoc kobiety, która wie, jak zarobić więcej pieniędzy. Może nawet ci zaproponować jakiś kontrakt, jakiś ciekawy deal, jakiś hej, rób to i to, jakaś porada, albo proponuję ci współpracę, albo zatrudnię cię chętnie, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. To jest coś wspaniałego. Ty też możesz otworzyć swój biznes, o którym marzyłaś, czy marzyłeś przez długi czas. Jak najbardziej to też jest możliwe. Bo już po tym widzę, no naprawdę obfitość, cesarzową. Trójkę rzeczy się zmieniają. Rzeczy się zmieniają. Ona siedzi na swoim tronie, ona jest wszystkimi królowymi razem wziętymi i mówi, ja mam wszystko, co potrzebuję, ja upiększam, ja cieszę się życiem, ja słucham swojej intuicji, zabieram zawsze rozsądek ze sobą. Ja kreuję. Ja mam tę obfitość, ja mam pieniądze, ja mam miłość, ja mam radość. Może też tak być, że coś czas kreować, pokazać swoje dary i talenty, jak najbardziej. Bo u niej się urodziło dziecko, może i ty zachodzisz w ciąży, albo coś rodzi się u ciebie czy w rodzinie. Gratuluję. Ale także to może być, nagle rozumiesz, żarówka się zapala, eureka moment i mówisz, wiem jak zarabiać pieniądze, wiem gdzie się przeprowadzić, wiem gdzie być, wiem jaki biznes otworzyć. I definitywnie posłuchaj tego, bo widzę zajączka tutaj, czy królika, czyli skok. Królik nie chodzi, czy zając skacze. A rok królika był rok temu, więc może coś już rok temu przyszło ci do głowy. I teraz, kiedy Merkury się cofa w pannie, ty analizujesz i mówisz, to chyba będzie teraz czas, żeby ten biznes otworzyć, czy tę karierę zacząć, czy zmienić pracę, coś w tym rodzaju, dla każdego co innego. Chcę upiększać, dekorować domy. Chcę
Ogródek mieć, albo ogródki robić dla innych, sadzić kwiaty i tak dalej. No, cokolwiek by to nie było, ale jest to coś naprawdę, co związane jest z akcją, bo trójka to katalizator, trójka to komunikacja, trójka to mowa, trójka kreowanie, nauka, nauczanie i podejmuje akcję. Ja nie siedzę biernie. No, na pewno nie. Przepraszam. Troszkę kawy. I teraz podstawą wszystkiego, tego co widzicie, tej obfitości, tych cudownych widoków, Archanioł Michał szóstka mówi. Szóstka to jest wewnętrzny balans, harmonia. Ja żyję w zgodzie ze sobą. Bądź prawdziwą, autentycznym sobą. Pod każdym moim filmikiem znajdziecie tam różne linki i właśnie na końcu jest bądź prawdziwą, autentycznym sobą. Coś takiego nie powiem wam, to nie cytat, ale tak właśnie piszę, bo Archanioł Michał mówi, twoją największą mocą jest to, kim naprawdę jesteś. Nie pozwól nikomu, żeby cię od tego odwiódł, żebyś pokazała autentycznego siebie. No ja o tym, to już mówię do znudzenia, szczerze mówiąc. Jak cię nienawidzę, niech cię nienawidzę za prawdziwą, prawdziwego siebie, nieudawanych. Udawani, po co udawać kogoś? Już oni są. Kogoś takiego jak ty nie ma drugiego na całym świecie. Są ludzie podobni, coraz więcej ludzi widzę podobnych i mówię, wow, ale ta osoba jest podobna do takiego jednego tam aktora. A ta wygląda jak tamta piosenkarka. Więc są podobni ludzie do siebie. Czasami są sobowtóry, tak? Ale i tak, i tak. Oryginał, a kopia to są dwie różne rzeczy. Dwie różne osoby. Więc po co być kopią, kiedy można być oryginałem? Pokaż swoje dary i talenty. Zabłyśnij. I jeśli masz jakiś pomysł, ideę, jak ta żarówka pomysłowego Dobromira, bam, nagle wiem, rozumiem, definitywnie. Idź za ciosem, jak to ja mówię, zapisz. Może we śnie przyjdzie, w jakiejś wizji. Może nagle zrozumiesz. I przyjrzyj się temu bliżej. Działaj. Posłuchaj tego. To jest twoja wyższa świadomość. Wyższe ja. To są anioły. To jest kontrakt, który ci podpowiada. Hej, przypomnę ci, Basiu, Zdzisiu, Kasiu i Władziu, że to i to powinieneś robić. To jest brama lwa. Więc już jest otwarta. Ten portal już jest otwarty, kochani. Uważaj, o czym myślisz. Uważaj, co mówisz, uważaj, co robisz. Nie znaczy, że wszystko słodko, słodko i nieprawda. Bądź prawdziwą sobą, mów prawdę. Macie przypomnienie tutaj. Kieruj się intuicją, mózg ze sobą, to jest cesarzowa. Okej? Ale bądź przepełniona, przepełniony miłością do siebie, tak żeby można było podzielić się, bo nie możesz dzielić się tym, czego nie masz. Więc zadbaj o siebie. Kochani, polecam czytania, polecam patrona, naprawdę warto, uważam. I kocham was bardzo, trzymajcie się, bądźmy pozytywni. Dużo, dużo miłości, uścisków, buziaczki i pa.